Dzień dobry. Witam Państwa na debacie Nowej Konfederacji. Jak zabijają rosyjskie służby specjalne? Nazywam się Jarosław Walkowicz i jestem organizatorem debat Nowej Konfederacji. W czasie dzisiejszej debaty zaproszeni przez nas goście poddadzą analizie wydarzenia ostatnich lat związane z próbami zabójstwa Aleksieja Nawalnego, Siergieja Skripala, a wcześniej choćby Aleksandra Litwinienki. Poddadzą także również historyczne tradycje takich działań w walce z sowiecką, jak i rosyjską opozycją. A aby pozostać na bieżąco z naszymi materiałami oraz kolejnymi debatami, równie gorąco zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia nas na Twitterze oraz na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie poniżej filmu. Zapraszam Państwa również do odwiedzenia naszej strony internetowej nowakonfederacja.pl, gdzie jest obecnie promocja na publikowane przez nas artykuły oraz analizy. Pierwszy miesiąc subskrypcji otrzymują już Państwo za jedynie 1 zł. Podziękowania przesyłam również naszym partnerom, Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców, Warsaw Enterprise Institute, Google Polska oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przechodząc do części właściwej, przedstawiam moderatora dzisiejszej debaty, Piotra Maciążka, byłego redaktora naczelnego portalu Energetyka24, oraz z portalu o służbach, a obecnie szefa zespołu Air Force Consulting. Jest to również autor książki Stawka większa niż gaz oraz współautor Młodej Myśli Wschodniej. Życzę Państwu danej debaty. Dzień dobry Państwu, to ja może jeszcze przedstawię krótko naszych panelistów. Zacznę oczywiście od pani Krystyny Kurczap-Rydlich, znanej między innymi z doskonałej biografii Władimira Putina, którą sam osobiście miałem przyjemność czytać. Następnie pana Włodzimierza Sokołowskiego, znanego oczywiście bardziej jako Wincent Sewerski, byłego oficera polskiego wywiadu, ale również autora doskonałych powieści szpiegowskich. Witolda Jurasza, byłego dyplomatę i komentatora, chyba mogę tak powiedzieć, wydarzeń związanych z kwestiami bezpieczeństwa, z kwestiami zagranicznymi, współpracownika Onetu. I Witolda Sokałę, pracownika naukowego, stałego współpracownika Nowej Konfederacji, komentatora również kwestii związanych z bezpieczeństwem, geopolityką. Szanowni Państwo, temat jest bardzo obszerny. Nie wiem, czy bym go streścił słowami, jak zabijają rosyjskie służby, ale na pewno będziemy rozmawiać dużo o kwestii związanej z aktywnością tych służb i z ich wpływem na politykę, nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale też poza granicami Federacji Rosyjskiej. Ja przygotowałem jakiś zestaw pytań i będę teraz Państwa odpytywał. Fajnie by było, gdyby to miało formę rozmowy, więc myślę, że każdy z Państwa na każde pytanie będzie mogło zabrać głos, jeżeli tutaj jakieś argumenty się nie powielą. Pierwsza rzecz, o którą chciałem spytać i może zacząłbym od pani Krystyny, no to jest pytanie chyba zasadnicze i takie wprowadzające. Czy w ogóle działalność rosyjskiego wywiadu to jest specyfika tylko tej służby, no jednej z największymi tradycjami historycznymi w świecie służb, chyba MI6 brytyjskie tylko może się podobną historią szczycić, czy może to ma związek bardziej po prostu z kulturą polityczną rosyjską i z tym aspektem politycznym? No ładnie pan to nazwał. Kultura polityczna. Kultura polityczna zabijania. Wiadomo powszechnie o istniejącym od lat 30. laboratorium X, czyli laboratorium trucizn przy Łubiance, które powstało jeszcze z inspiracji podobno nawet Lenina, a już na pewno Stalina, gdzie wybitni chemicy na więźniach Łubianki z skazanych na śmierć wypróbowali najrozmaitsze trucizny, sprawdzając jak one działają, jak długo działają, a zasada była, do którego dążyli był taki, aby znaleźć truciznę, która działa błyskawicznie i jest niewykrywalna. I to się oczywiście udało, do pewnego stopnia się udało, dlatego że bardzo wiele ofiar Łubianki właściwie
zostało zabitych, to wiadomo, że zostali zabici, ale twierdzono, że zmarli na atak serca z powodów krążenia i tak dalej. Także bardzo trudno jest udowodnić wiele zbrodni popełnionych przez to laboratorium, które właściwie było nieaktywne, co trzeba podkreślić, za czasów Gorbaczowa i za czasów Jelcyna. Ci prezydenci nie odwoływali się do tradycji zabijania właściwych Związkowi Radzieckiemu, za czasów Związku Radzieckiego, dlatego że no, nie odnotowano żadnego specjalnie, w sposób specjalny zabitego człowieka za czasów Gorbaczowa i Jelcyna, z tym, że u Jelcyna był jeden wyjątek, ale o tym za chwilę. Ja też się teraz, jak pani zaczęła mówić, zacząłem zastanawiać, czy w ogóle to można rozgraniczyć na tradycję państwową i tradycję służb, bo w końcu Władimir Putin łączy w sobie te dwie tradycje, ale ciekaw jestem też zdania pozostałych państwa. Wincent Sewerski. Może zacznijmy od tego, że trucizna to nie jest rosyjska specjalność. Zabijanie przeciwników czy trucie przy pomocy trucizny wszelakiego rodzaju jest tradycją tak starą jak w ogóle mordowanie się ludzi. Borgia. Więc niestety to jest. Natomiast w dawnych czasach stosowano trucizny. Tutaj Lucrecja Borgia i wiele innych rodzin włoskich ma też swoje wybitne osiągnięcia. Nasi Piastowie również. Carowie rzadko umierali śmiercią naturalną. Problem był w tym, że kiedyś nie można było tak łatwo odróżnić śmierci z powodu wyrostka robaczkowego od działania trucizny. Natomiast przechodząc bardziej do naszej codzienności, o której mamy tutaj rozmawiać, oczywiście służby specjalne, które sobie same nikogo nie trują, dlatego że mają taką po prostu przyjemność, albo kogoś nie lubią. Służby wykonują polecenia polityków, prawda, i wykonują ich zlecenia. W związku z tym ofiary są wybierane wedle klucza politycznego, a nie sympatii jakiegoś mniej lub bardziej, chociaż oczywiście odstępstwa mogą się zdarzać. No ale taka jest, powiedzmy, zasada. Tym bardziej, że w nowożytnych czasach nie tylko KGB czy NKWD stosowało trucizny i miało takie laboratoria, ale stosowało i Mossad, i MI6, i CIA również. Wszystkie te wielkie służby, które decydują, czy albo inaczej są na scenie walki w jakimś sensie o przetrwanie, wykorzystują te metody. Ja myślę, że najbardziej skuteczną metodą NKWD i KGB była jednak kula w potylicę, czy nawet nie pluton egzekucyjny, bo oni się nawet w to nie bawili specjalnie. Wyprowadzało się do pomieszczenia delikwenta i prawda, i on znikał. Także tymi truciznami. Natomiast to, co pani powiedziała odnośnie trucizn, które nie pozostawiają śladów. To jest rzeczywiście, jak gdyby dochodzimy do tej delikatności stosowania przez niektóre służby, w szczególności przez rosyjskie i sowieckie różnych trucizn, polegając na tym, że trucizna, która nie pozostawia śladów, ona prawie istnieje. My tego do końca nie wiemy, bo to w tych laboratoriach jest tworzone. Ale taka trucizna jest w sumie mało, można powiedzieć, przydatna, bo równie dobrze jest ciężarówka rozpędzona, czy też inne metody, w sumie to dosyć proste do zastosowania. Natomiast w działaniu służb chodzi o to, żeby było często wiadomo, kto i dlaczego. Pan Wincent mi już kradnie następne pytania, bo potem chciałem też przejść właśnie do kwestii tego, dlaczego Nowiczok, skoro to jest jednak trucizna dość łatwo rozpoznawalna i kojarzona
z rosyjskimi służbami, z rosyjskimi laboratoriami. Rosyjskie służby mają możliwość wyeliminowania człowieka tak, żeby nie było dowodu na to, że to one zrobiły. Zabicie, a w zasadzie egzekucja Litwinienki publiczna, która była właśnie ona miała przez to wartość, że była publiczną egzekucją, prawda? Bo w zasadzie nawet nie chodziło o samego Litwinienkę, tylko o Bieliezowskiego, no ale będziemy wchodzić tutaj w jakieś szczegóły. To było, chodziło, żeby Litwinienko cierpiał i umierał na oczach całego świata. Przepraszam, to był przypadek. To był przypadek, to nie była sprawa celowa. To było tylko działanie Bieliezowskiego, który ujawnił śmierć Litwinienki. Wcale to nie było zamierzone. Litwinienko miał umierać w cichości gdzieś tam i absolutnie nie było w planach ujawnienie, od czego on umiera. Stało się to dosłownie w ostatniej chwili, kiedy po niemal 2 tygodniach agonii Litwinienki został wezwany profesor angielski, który w ostatniej chwili dosłownie ujawnił, pobrał odpowiednie próbki i w ostatniej chwili ujawnił, że był to polon jeden. Nie było to absolutnie w planach tych, którzy zabójstwo zlecili. Ani umieranie na oczach całego świata, ani stwierdzenie, od czego zmarł Litwinienko. Do tego proponuję, jeszcze wrócimy, a ja chciałem Witolda Jurasza spytać, teraz trochę inne pytanie mu zadać w nawiązaniu do tego, co powiedział Wincent Sewerski. No właśnie, czy te działania rosyjskiego wywiadu związane z eliminacją fizyczną wrogów państwa rosyjskiego, to jest jakieś nowum w świecie wywiadów? Czy to nie jest pewien standard i czy my tej Rosji nie demonizujemy? Bo tak jak pan Wincent powiedział, choćby Mossad stosuje bardzo podobne środki. Jak to jest w ogóle w świecie służb? Czy to jest jakiś standard, czy to jest może rosyjska specjalność? Ja się nie znam na świecie służb, tylko Radosław Sikorski twierdził przeciwnie. Więc to tutaj Wincent jest spośród nas specjalistą, ale ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na inny aspekt, bo myśmy zadali pytanie, jaki jest tytuł naszej debaty, jak zabijają Rosjanie, a wydaje mi się, że powinniśmy się zastanowić przede wszystkim, po co zabijają Rosjanie. I zwróciłbym uwagę na takie troszkę już zapomniane zabójstwo, też przy pomocy bardzo takiego środka specyficznego, zabójstwo Stepana Bandery. Bandera w chwili zabójstwa jest politycznym trupem, nie liczy się, jest tak naprawdę obciążeniem dla ukraińskiego ruchu narodowego. Jest skompromitowany, jest osobą, która wprowadza podziały do tego ruchu i w związku z tym tak naprawdę nie stanowi żadnego zagrożenia dla Sowietów, a jednak zapada decyzja o jego likwidacji. To likwidacji za pomocą takiego rozpylonego, prawda, gazu, który wywołuje zawał serca. Pytanie po co? No i ja bym powiedział w ten sposób. Bandera, gdyby zmarł śmiercią naturalną, gdyby zmarł w łóżku, byłby dzisiaj zapomnianym, nieistotną postacią. W Polsce pojawiła się kilka lat temu biografia z absolutnie doskonałym tytułem Bandera, terrorysta z Galicji. My tego Banderę często podnosimy, prawda, do takiego, do rangi symbolu, a tutaj autor w sposób doskonały pokazał, kim on tak naprawdę był, że był tak naprawdę małym, drobnym zabójcą, prawda? Znaczy drobnym nie chodzi o skalę, ale chodzi o intelekt i wszystkie inne cechy. Bandera, który został zamordowany, jest banderą, któremu stawia się pomniki na Ukrainie, który staje się symbolem. Tym samym staje się przeszkodą w relacjach polsko-ukraińskich. Ja twierdzę, że zabójstwo Bandery pokazuje, że Sowieci nie zabijali bez sensu, nie zabijali w wyniku impulsu. My mamy taki troszeczkę zwyczaj, że myśląc o Rosjanach, często myślimy o nich tak z ogromną wyższością.
No, oni oczywiście pewnie umiłowania wolności większości Rosjan, chociaż oczywiście to też byłoby niesprawiedliwe, bo tam też są bardzo szlachetni ludzie, no ale powiedzmy, że umiłowanie wolności no, nie jest naczelną cechą narodu rosyjskiego. Ale to nie oznacza, że to jest naród prymitywów, jak to się czasami w Polsce zwykło o Rosjanach myśleć. W sensie technologii wyprzedzają nas wielokrotnie. No, z jakiegoś powodu jednak ten naród zdołał w kosmos polecieć. I ja bym powiedział tak, że Rosjanie prowadzą jednak wysublimowaną grę i tą grę wysublimowaną prowadzą również obecnie. Jeżeli spojrzeć na przykład na przypadek, tu przepraszam, na dosłownie proszę moderatora o minutę cierpliwości do dygresji. Kiedy rozmawia się na przykład o Ukrainie, większość komentujących sprawy ukraińskie mówi, no proszę o to, Rosjanie przegrali tak naprawdę Ukrainę, bo wywołali taki mocno antyrosyjski odruch. No tylko ja twierdzę, że Rosjanie to, że Ukrainę przegrali, to dawno wiedzieli. Oni chcieli, żeby inni Ukrainy nie wygrali, żeby Ukraina miała zablokowaną drogę na zachód. I to osiągnęli. I zabicie 10, 15 czy 20 tysięcy Ukraińców, bo nie jestem na bieżąco ilu tak naprawdę Ukraińców w wyniku tej wojny zginęło, było z tego punktu widzenia absolutnie racjonalnym działaniem Federacji Rosyjskiej, a nie irracjonalnym działaniem, jak myśmy zwykli na to patrzeć. I uwaga ostatnia. Rosjanie, jeżeli mówimy już o tych zabójstwach takich celowanych, tych pojedynczych, zabijają swoich. Nic mi nie wiadomo o, chociaż to Vincent byłby w stanie powiedzieć, czy on na przykład musiał się ukrywać, dlatego że domyślam się, że w szkodę wielokrotnie naszym słowiańskim braciom wszedł. A to mnie prowadzi do, i na tym kończę, do takiej refleksji, czemu Ryszard Kukliński, jak przyjechał do Polski, miał taką potężną ochronę z bronią długą. Czy to dlatego, że obawiano się, że jakiś emerytowany esbek postanowi się zemścić i go zamordować, czy może obawiano się, że kto inny postanowi naszego nowego bohatera narodowego zamordować. Ale to takie myśli nieuczesane. Proszę bardzo. Jeśli mogę tutaj się wtrącić a propos Ukrainy. No, my się obracamy tylko w sferze trucizn, ale chciałabym dodać, że z generałów, którzy byli związani z konfliktem rosyjsko-ukraińskim, nie żyje prawie 11. 11 zmarło śmiercią nienaturalną. Jeden tylko został otruty. Jak to się dzieje i dlaczego? Zawsze mówimy, że właśnie powiedział pan Jurasz, że działają z celem. Oczywiście cel określony przez Putina, którym głównie ja się zajmuję, jest pozbyć się albo świadków, albo wrogów. Ci generałowie byli świadkami tego, że wszelkie tam referenda, o których mówił co do Krymu Putin, były oczywistą falsyfikacją, tudzież całe zgodne, powiedzmy, z prawem, jego choćby rosyjskim prawem, ale zgodna agresja na Ukrainę była, powiedzmy, no, w ramach jakiejś, układała się w jakieś ramy prawne. Wszystko to było nieprawdą i musiał tych świadków usunąć. I z 12 generałów, którzy rozstali się z życiem w nienaturalny sposób, 6 zginęło w katastrofach samochodowych, 1 został otruty, 1 utonął w zagadkowych okolicznościach, reszta została zastrzelona albo w służbowych gabinetach, albo w samochodach. Także dzisiaj nie znajdziemy tych generałów, którzy brali bezpośredni udział w aneksji Krymu. I w sprawach Donieckiego Pasu. Żeby się pan Witold Sokała nie czuł osamotniony tutaj, to też chciałbym mu zadać pytanie. No. Natomiast no, jeden z tych generałów odnalazł się na plaży w Libanie, więc może po prostu był na wakacjach. Tu puszczam oczywiście oko. Pytanie do Witolda Sokały. Ja słuchając Witka Jurasza, a tak proszę. Tylko do tego, co Witek powiedział, króciutko bardzo. Tak.
jest taka zasada. Rzeczywiście Rosjanie, jeżeli likwidują czy wykonują te swoje operacje specjalne, z reguły dotyczą ich własnych ludzi, zdrajców lub też ludzi z ich kręgu, że tak powiem, funkcjonowania byłego Związku Radzieckiego i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o walkę służb, to w czasach pokoju tego się nie robi. Funkcjonuje żelazna zasada, kodeks bardzo stary, dobry, talionu. Jakiekolwiek uderzenie, że tak powiem, w naszych oficerów czy funkcjonariuszy państwowych musiałoby się spotkać dokładnie tym samym. I oni to doskonale wiedzą, zresztą sami to stosują. Także tutaj istnieje jak gdyby pewna zasada, porozumienie co do tego. Czasy wojny to jest oczywiście inna sprawa. Pytanie, wrócę tutaj właśnie do Witolda Sokały, ponieważ Witold Jurasz powiedział, że mamy takie poczucie wyższości w sobie jako Polacy, a mi się czasami wydaje, że jest zupełnie odwrotnie, że mamy pewien kompleks niższości wobec Rosjan i dostrzegamy we wszystkich działaniach Rosjan no, takie supermoce u nich, że im się wszystko udaje, że ich służby są wszechmocne. I zastanawiam się, i to jest moje pytanie, czy jest tu jakiś margines błędu w tych zabójstwach politycznych, o których dzisiaj dyskutujemy? Czy wszystko zostało tak dokładnie zaplanowane, jak mówi pan, czy też niektóre z tych działań twoim zdaniem mogą po prostu być wynikiem pomyłki i obnażają jakąś słabość w tych rosyjskich służbach? Bo wydaje mi się, zastanawiam się, czy na przykład sytuacja ze Skripalem no to jest sukces rosyjskich służb, jakieś ukryte działanie, czy może jednak jest to wpadka bardzo szeroko nagłośniona. Pokazano przecież twarze tych oficerów, którzy to zrobili. Jak to jest twoim zdaniem? Wszechmoc rosyjskich służb, zaplanowane zabójstwa, czy jednak jest to taka służba, która też błędy popełnia? Znakomite pytanie, dzięki. I warto było na nie poczekać. Tak przy okazji uspokajam, ja się wcale nie czuję pominięty, z przyjemnością państwa słucham. Natomiast jak się już doczekałem tego ciekawego pytania, to pozwolę sobie podzielić je na parę etapów. Pierwszy jest taki, że w tej rosyjskiej kulturze politycznej czy kulturze strategicznej rzeczywiście życie człowieka ceni się średnio pewnie trochę mniej niż w kulturach zachodnioeuropejskich. I to sięganie często po przemoc jest jednak jakoś cywilizacyjnie z tym kręgiem rosyjskim związane. Faktem jest, że te zabójstwa, jak powiedzieli przedmówcy, częściej dotyczą osób ze swojego kręgu, swoich niż obcych, ale to też nie jest reguła. I tu jak sięgaliśmy w przeszłość i trochę wprowadzając to do pewnego wątku dotyczącego profesjonalizmu rosyjskich służb, ja sięgnę jeszcze dalej niż do czasów radzieckich, sięgnę do XIX wieku, kiedy tworzone tak naprawdę wówczas zewnętrzne rosyjskie służby specjalne wprowadziły pewne nowum, operację bardzo skomplikowaną i bardzo skuteczną. Mam na myśli zamachy organizowane we Francji i w Brukseli przez naszego rodaka zresztą poniekąd, Piotra Raczkowskiego, generała carskiej ochrany, który organizował tam na zachodzie zamachy bombowe, czyli wymierzone właściwie w obcych bezpośrednio, w obywateli tamtejszych, ale po to, żeby zrzucić winę przy pomocy skomplikowanej operacji dezinformacyjnej na przebywających na emigracji anarchistów rosyjskich i sprowokować rządy Francji i Belgii do ekstradycji wybranych działaczy do Rosji, co się zresztą udało. I to pokazuje, jaki jest pewien paradygmat działania rosyjskich służb, a to sięgnięcie do XIX wieku to jest też wprowadzenie do nas następnego, myślę, istotnego wątku, właśnie do ciągłości działania tych służb. Bo wbrew takiej bardzo uproszczonej wizji historii, która u nas często pokutuje, służby rosyjskie zachowują ciągłość od czasów carskich. Rewolucja bolszewicka doprowadziła tak naprawdę do dekapitacji tylko wierchuszki, góry kierownictwa służby, zarówno tej wewnętrznej ochrony, jak i służby wywiadu wojskowego. Natomiast bolszewicy pokrótce
krótkim okresie zamieszania przejęli dużą część aktywów tego, tych niższych szczebli, także aktywów zagranicznych służb carskich. Mniej więcej ta sama operacja powtórzyła się, kiedy upadał Związek Radziecki i służby rosyjskie też przejęły dosyć dużą część aktywów służb radzieckich. Ta ciągłość zapewnia w dużej mierze wysoki profesjonalizm i duże możliwości operacyjne służb Federacji Rosyjskiej. Na pewno sięganie po przemoc, ale przemoc właśnie nie taką ślepą, emocjonalną, ale bardzo dobrze skalkulowaną, ten wątek, na który zwracali uwagę przedmówcy, jest jedną z cech tych służb. I w tym kontekście faktycznie istotne jest to pytanie, czy aby na pewno te służby dzisiaj są aż tak profesjonalne, jak my często myślimy. Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna moim zdaniem. Na pewno są pod wieloma względami, bo korzystają właśnie z tych atutów ciągłości, znakomitej tradycji, profesjonalnego systemu szkolenia, dobrego finansowania, dobrej pozycji w państwie i dobrej relacji z politykami. To, co się często mówi, że to nie Rosja ma służby, ale służby mają Rosję. To z punktu widzenia działania tych służb jest jednak ogromny komfort, bo niewiele jest takich krajów na świecie, można by tu pewnie wymienić Izrael i jeszcze niewiele innych przykładów, gdzie służby generalnie mogą liczyć na wspólny język z decydentami politycznymi, a więc na dobre zadaniowanie, na zielone światło dla wielu operacji wychodzących nawet poza pewien standard. To nie jest powszechne we współczesnym świecie, zwłaszcza w tym świecie demokratycznym. Natomiast są pewne rzeczy, które trochę ten obraz podważają. Właśnie spektakularne wpadki, jedna z nich przypomniana przez Piotra Maciążka. Najprostsza odpowiedź jest taka, że nie ma tak profesjonalnej organizacji i tak super naoliwionej maszyny, żeby w niej zawsze wszystko działało. Najdoskonalszy silnik czasem się psuje, czasem jakiś trybik wyskoczy, czasem gdzieś coś się zatrze i być może, że te historie wpadek to jest właśnie taka historia. Ale jest druga odpowiedź, druga hipoteza, że ten ogromny aparat służb rosyjskich nie jest jednolity. Tam są podziały i tradycyjne, jak w wielu krajach, na rywalizujące ze sobą pod wieloma względami służby wojskowe i tak zwane cywilne, chociaż w wypadku Rosji to określenie cywilne jest niezbyt precyzyjne, ale są też podziały też dosyć tradycyjne i znane na służby wewnętrzne i zewnętrzne w tych wielkich aparatach, takich jak FSB, Służba Wywiadu Zagranicznego czy GRU, też są różne frakcje, koterie i tak dalej. I być może, że niektóre spektakularne wpadki są elementem gry jednej grupy w służbach czy jednej służby przeciwko drugiej. Tego nie można całkowicie wykluczyć. Natomiast jest też oczywiście hipoteza trzecia i ku temu zwłaszcza Wincent wcześniej w swoich wypowiedziach nas też trochę prowadził, że te wpadki mają jednak przynajmniej niektóre charakter pozorny. To znaczy one są pozorowane na wpadki po to, żeby właśnie wysłać sygnał do świata zewnętrznego, wysłać sygnał czasem do opinii publicznej własnej, czasem do opinii publicznej zewnętrznej i myślę, że właśnie to wykorzystywanie działania bezpośredniego, kinetycznego, a więc tego zabicia kogoś, jest bardzo często w przypadku rosyjskim elementem dostarczenia tylko narzędzia, dostarczenia broni do walki informacyjnej, do rozpętania odpowiedniej kampanii propagandowej, czy to kampanii strachu w pewnych środowiskach, czy w szerszym planie właśnie do przypominania o swoim istnieniu. To bardzo przewrotne twierdzenie moim zdaniem, ale dające się uzasadnić, że ten pozorny dylemat, o którym wspomniał Piotr, że z jednej strony trochę Rosjanami gardzimy, bo to państwo faktycznie kiepsko działa, nie zapewnia swoim obywatelom bezpieczeństwa, komfortu życia codziennego, etc., ale z drugiej strony szanujemy, trochę się boimy tych Rosjan, wracamy często do tłumaczenia ich knowaniami różnych naszych niepowodzeń. To jest tylko pozorny dylemat, bo w państwie rosyjskim owszem wiele rzeczy nie działa, ale są takie rzeczy, które w państwie rosyjskim akurat działają i ta profesjonalna sfera służb specjalnych, profesjonalna dyplomacja, to są te nieliczne wyjątki w państwie rosyjskim, które działają dobrze. I tak się często zdarza, że faktycznie za wieloma rzeczami, które się dzieją nie tylko u nas, ale w szeroko rozumianym świecie Zachodu, naprawdę stoją Rosjanie. To nie jest kwestia spiskowych teorii dziejów, to nie jest kwestia fantazji, tylko to jest trochę kwestia wiedzy o pewnych kulisach ich działania. Ale z drugiej strony, kończąc tę wypowiedź, warto przestrzec, żeby jednak opierać się na wiedzy, a nie przypisywać Rosjanom wszechmocy w ciemno, bo to jest tak naprawdę im na rękę. To wywołuje panikę,
mechanikę i na tym rosyjskim służbom zapewne zależy, żeby właśnie takie legendy krążyły, oskarżające ich o każdy wypadek drogowy, każdą tajemniczą śmierć, każdą klęskę żywiołową, bo to pomaga tworzyć atmosferę strachu, paraliżować decydentów i paraliżować opinię publiczną w krajach, w których Rosjanie mają do załatwienia jakieś interesy. Jeśli można się wtrącić. Oczywiście. Na to liczę zresztą, że się będą Państwo wtrącać. To po pierwsze, z moich, ja nie jestem analitykiem. Ja po prostu zbieram fakty i może nie potrafię takich przepuścić przez rozum ogólnoświatowy, ale wiem, że od czasu pojawienia się Putina na forum publicznym, na forum politycznym, czyli od 1998 roku nastąpił chronologicznie coraz większy bałagan w służbach specjalnych. I bardzo wiele tych spraw, o których my myślimy, że są dobrze przygotowane, czy też specjalnie na przykład niedobrze przygotowane, wynika z panującego tam ogromnego bałaganu, o czym się przekonałam, śledząc na przykład procesy uczonych, które kończyły się w łagrach, procesy szpiegowskie. I to jest jedna sprawa, że zaczęto zwalniać tych profesjonalistów z czasów Związku Radzieckiego, których nie zwolnił Jelcyn, zaczął zwalniać ich Putin i nastąpiła tam rzeczywiście ogromny chaos, bardzo duży chaos, któremu można przypisywać wiele, wiele jednak takich wpadek, jak na przykład ta ze Skripalem. Czy ze Skripalami, kiedy naprawdę, jeżeli tak bardzo, tak aktywnie działano w tym kierunku i ich nie zabito, a zabito kilka osób tym nowiczokiem, które się z tym zetknęły, to trudno przypuszczać, że akcja przeciw Skripalom była akcją specjalnie nieudaną. Ona była po prostu przypadkowo nieudaną. Tak samo jak najprawdopodobniej akcja z Nawalnym, który sam mówi, że najprawdopodobniej on miał umrzeć na, miał umierać na pokładzie samolotu i tylko dzięki pilotom, którzy jednak zdecydowali się na lądowanie w Tomsku i tak dalej, szpitali, to już wszystko wiemy, i tylko dzięki temu nie umarł na pokładzie samolotu, co potem samolot doleciałby do Moskwy, w Moskwie by go odebrano, nikt już nie mógłby przeprowadzić właściwej sekcji zwłok i nie wiadomo by, stwierdzono by, że zmarł albo od przepicia, jak mówią, albo od przedozowania narkotyków, z którymi nigdy nie miał do czynienia, alkoholu też nie pił, no wszystko jedno. W każdym razie zrzucono by to na jakiś tam przypadek, któremu winien był sam Nawalny. Więc Nawalny to oczywiście jest pytanie jednak, czy to nie był jakiś próba nacisku, żeby może wyemigrował z Rosji, tak? To obywatel. Wiadomo, ja jestem ciekaw. Ja tutaj chcę oddać głos zgłaszającemu się już od dłuższego czasu Wincentowi Sewerskiemu. No i dopytać o tą wszechmoc rosyjskich służb i właśnie różnicę może, bo ja na przykład ją dostrzegam między przypadkiem Nawalnego i Skripala. Może najpierw taka drobna uwaga do tego, co pani Krystyna teraz powiedziała, dotycząca tego planu otrucia Nawalnego. Powiem szczerze, no, ja bym tak tego nie zaplanował, to jest zbyt skomplikowane. To się robi dużo prościej, dlatego że jak jest tak skomplikowany plan, to on na pewno nie wypalił. Nie wypalił, jeżeli takowym był. Ale chciałem zacząć od tego, że to, co Witek powiedział, w zasadzie no, wspaniale przedstawiłeś kwintesencję funkcjonowania albo istnienia rosyjskiego wywiadu. Ja bym do tego dorzucił dwie w zasadzie ważne rzeczy, krótkie. Pierwsza to jest ważny artykuł, który ukazał się w drugiej połowie lat 90. w Helsinki Sanomat przez dwóch fińskich dziennikarzy, napisany wielki programowy artykuł pod tytułem Specjokracja, w którym dokonali dogłębnej analizy nowego systemu politycznego, który rodzi się w Rosji.
z chwilą dojścia Putina do władzy, a także ludzi z nim związanych i tak dalej. W zasadzie wszystko, co ci dwaj dziennikarze, którzy świetnie znają się na problematyce rosyjskiej, tej analizy, której dokonali, ona jest absolutnie aktualna do dzisiaj. To jest specjokracja. Mówiąc innymi w uproszczeniu dużym, to jest państwo, które opiera się o swoje służby specjalne w stopniu nieporównywalnym do żadnego innego. To nie jest demokracja. Rosja nie ma demokratycznego systemu, w związku z tym te służby zupełnie inaczej działają i pełnią inną rolę w tym kraju. Ale chciałbym też jeszcze tak to może nawet sparafrazować to, co Witek powiedział, dotyczący stosunku do Rosjan. Kto nie docenia, wyśmiewa Rosjan, szkodzi sam sobie głównie. I to jest największy problem. Dlatego, że nieumiejętna, niewłaściwa ocena sytuacji w tym kraju i tych ludzi de facto powoduje błędne nasze decyzje, które później podejmujemy w stosunku do tego wielkiego kraju, który niezależnie od tego, jaki ma potencjał gospodarczy, polityczny, jest od Kamczatki, od Japonii do Niemiec, od Arktyki do Iranu. I jednak to jest ważna strefa wpływów naszego świata. Natomiast o tych służbach tu dużo rozmawiamy. Powiem wam szczerze tak, ja bym bardzo chciał móc tak mówić, jak wy mówicie o rosyjskich służbach, jakie to one są, że prawda, że popełniają błędy, robią to, że jest taka albo nie inna sytuacja. Mogę was zapewnić, że w CIA, BND, MI6 i we wszystkich największych służbach najważniejsze wydziały rosyjskie nad tym pracują i nie wiedzą, jak jest. Nie wiedzą tak naprawdę. A te pomyłki, te sytuacje, Skripala i tak dalej, wy na to patrzycie od strony błędów i oceniacie całą służbę. Ja na to patrzę inaczej. To są naturalne koszta ich działalności. Ja na to patrzę od tej strony. Jeżeli robią błędy, a błędy robią wszystkie służby, to jaka jest ta czarna liczba, ta góra lodowa pod spodem? Ta wielka. To nie jest tak. Ilość operacji, o których nie wiemy. Oczywiście, że nie wiemy. Tak samo jak nie wiemy, co się dzieje na Kremlu. Możemy przypuszczać, podejrzewać, kombinować i tak dalej, domyślać się, robić różne łamigłówki. Ja panie Wincencie zapytam teraz trochę prowokacyjnie, no bo moderator tak musi od czasu do czasu. To powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że to są koszta operacyjne, a mnóstwo operacji jest takich, o których nie wiemy. To ale ja zapytam, ile operacji... Szpiega jest bardzo bezpieczny, szpiegów umiera ze starości we własnych łóżkach. To ja zapytam jeszcze, ile operacji się nie uda z powodu tego, że ujawniono twarze osób z jednostki specjalnej Wympieł. I czy to są wysokie koszta? A potem chciałbym dopytać o to jeszcze Witka Jurasza, takim koncepcie międzynarodowym. To są oczywiście koszta wysokie. I każda porażka, jak się planuje każdą operację w wywiadzie, to zawsze jest na końcu tego planu taki punkt przedsięwzięcia na wypadek nieudanych działań. I tam się zawsze wypisuje, co zrobimy, jak to wszystko się nie uda, prawda? Nic się nie dzieje samo od siebie. Oczywiście, że niektóre sytuacje są zatrważająco naiwne, jak ze Skripalami, prawda? To można podejrzewać walki frakcyjne w służbach, jakieś inne rzeczy. Oczywiście, że możemy puścić sobie wodze fundacji, być może nawet trafimy na prawdę, ale mnie bardziej interesuje to, jak jest naprawdę i te operacje, o których nie wiemy, a które wychodzą czasami dopiero po wielu, wielu latach, są ujawniane i okazuje się, że całe zjawisko, cały problem, pewien polityczny był inspirowany czy sterowany, czy przez Rosjan, czy przez inne wywiady świata, te tak zwane globalne, które kształtują politykę globalną. Tak jak obiecałem, tak spełniam obietnicę. Teraz pytanie do Witolda Jurasza. Ja się zastanawiam i to będzie pytanie właśnie do ciebie, czy to się wszystko opłaca? Rosyjskim służbom. Bo tak sobie myślę, opowiadaliśmy na samym początku rozmowy, że
Trockiego czy Banderę to było stosunkowo łatwo wyeliminować, tak? Bo rozwój techniki nie był tak zaawansowany, nie było mediów społecznościowych. No a na przykład po zabójstwie Skripala mamy duże reperkusje w postaci sankcji, które nałożył prawie cały świat zachodni na Rosję, wydaleń w ambasadach, czyli paraliżu rosyjskich ambasad w wielu miejscach na świecie. Czy to dla ciebie, komentatora spraw międzynarodowych, po prostu się Rosjanom opłaca? Myślę, że to jest jedno z ważniejszych pytań. Czy te koszta jednak nie są zbyt wysokie? Tego typu spektakularnych operacji, trochę w stylu Bonda. No, na pewno koszty operacji, które się nie udały, pewne są. Problem polega na tym, że my wiemy o tych, które się nie udały, albo o tych, które miały się nie udać, albo które chciano, żebyśmy wiedzieli, że zostały przeprowadzone. Natomiast jest jeszcze cała ilość tych operacji, które się Rosjanom udały. I jeżeli spojrzeć na wagę Rosji w stosunkach międzynarodowych, to okazuje się, że tak naprawdę poza bronią nuklearną, to Rosja w gruncie rzeczy niewiele ma. Dlatego, że nie ma ani potencjału, znaczy nie chcę powiedzieć, nie chcę tu jakby uchybić Rosji, bo akurat tu się zgadzam w pełni z tym, co Vincent mówił, że niedocenianie jest, ja bym powiedział tak, ci, którzy mówią, że Rosjanie to jest banda prymitywów, to są pierwsi podejrzani w moich oczach, że są rosyjskimi agentami. Więc to jakby pierwsza uwaga. Natomiast jeżeli spojrzysz na kulturę w sensie magnesu, czyli nie chodzi o tą tradycyjną, starą kulturę, tylko chodzi o to, co obecnie jest produkowane, no to Rosja jest państwem w gruncie rzeczy słabym. Jeżeli spojrzeć na nowe technologie, to się okaże, że Rosja jest w gruncie rzeczy państwem słabym. Jeżeli spojrzeć na wzorce życia społecznego, które miałyby przyciągać do Rosji, to Rosja też jest państwem słabym. Jeżeli spojrzeć na przemysł rosyjski, to okazuje się, że w gruncie rzeczy te są, nie mają tego atutu, który mają Chińczycy, czyli taniej produkcji, nie mają nowych technologii, które ma Zachód, ale już coraz częściej Chińczycy. I w gruncie rzeczy, jeżeli by nie Gazprom i Łukoil, to okazuje się, że nadmiernie dużo nie mają, tak? I takie państwo musi się w jakiś sposób lewarować, tak? I ja mam wrażenie, że to postawienie na służby specjalne i to postawienie nie w dobie putinizmu, ale dużo, 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 dużo wcześniej, To jest w gruncie rzeczy wynika w znacznym stopniu z przeświadczenia o własnej słabości. To znaczy to wynika z przeświadczenia, że skoro jesteśmy słabi, no to musimy się w jakiś sposób lewarować, tak? No i służby są najtańszą metodą lewarowania. To, że im czasem nie wyjdzie, to jest zupełnie inna sprawa. Rosjanie mają taką cechę, zresztą ja się bardziej zajmuję polityką zagraniczną, a nie służbami, ale to w polityce zagranicznej bardzo wyraźnie widać, że oni przelicytowują. To zresztą jest charakterystyczne, oni przelicytowują, kiedy Kreml prowadzi politykę zagraniczną, a nie kiedy rosyjski MSZ prowadzi politykę zagraniczną. Jako że coraz bardziej Kreml przejął te dziedziny, to zaczęli coraz częściej przelicytowywać. Ja podejrzewam, znowu podejrzewam, bo ja i tu znowu zgodę z Vincentem, ja tak naprawdę nie wiem, jak jest przecież wewnątrz, że skoro Kreml skoncentrował gdzieś, powiedziałbym, od okolic wojny na Ukrainie już pełnię władzy, czy Kreml, czy może raczej Władimir Putin, w dziedzinie polityki zagranicznej, a służby są narzędziem realizacji tej polityki, to zapewne wpływ Kremla na służby również wzrósł. I zapewne tym można by również tłumaczyć część tych pomyłek, część tych błędów, bo to, że ludzie się wywodzą ze służb, to jeszcze nie znaczy, że są w służbach. To są też jeszcze dwie różne rzeczy. Pamiętajmy też jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie, że Władimir Putin był ledwie pułkownikiem. On nigdy nie był członkiem tego takiego aeropagu kagiebowskiego. Też na niezbyt prestiżowej placówce, bo jednak nie pojechał na zachód, prawda? No więc też i o to chodzi, ale
Ja przypominam sobie końcówkę życia Jewgenija Primakowa, kiedy to Primakow no dość wyraźnie już krytykował Władimira Putina i było widać, że ci no nie chcę powiedzieć bogowie, ale no ci mędrcy z KGB coraz krytyczniej patrzyli się na Putina jako na człowieka, który w gruncie rzeczy nie wykorzystał szansy. Bo on nie wykorzystał tej szansy na ten wielki skok modernizacyjny, a ja podejrzewam, że miał taką wolę, bo jeżeli przypomnieć sobie jego pierwsze przemówienie, kiedy został prezydentem nagle, to było przemówienie, w którym jego opis rzeczywistości rosyjskiej to był taki stołypinowski bardzo. To był opis, jesteśmy słabi, jesteśmy zacofani, jesteśmy cieniem Zachodu. I później coś się stało. Czy to coś to było przeświadczenie, że on nie jest w stanie po prostu zreformować tego państwa? Czy to coś to było zanurzenie się w luksusie i to, że on uległ pewnym słabościom, które zresztą najprawdopodobniej miał jeszcze w czasach petersburskich, czyli zamiłowaniu do pieniędzy? Tego nie wiemy, ale wiemy, że dzisiejszy Putin to już nie jest modernizator Rosji. To jest zupełnie inna postać. Natomiast jeśli można na koniec, więc tak, odpowiadając na pytanie, są koszty, ale generalnie to się opłaca, tak? To jest najtańsza metoda lewarowania. I jedna uwaga a propos tych błędów. Ja pokażę, jeśli można, taką książkę Constructing Cassandra, Reframing Intelligence Failure at the CIA. To jest książka wydana przez Stanford University Studies, która analizuje błędy popełnione przez CIA. Tutaj są rozdziały o rewolucji islamskiej w Iranie, o upadku ZSRR, o sprawie kubańskiej, o kryzys. Czyli już na samym początku Brzeziński. Wszędzie ci Polacy. Wszędzie. Potem jest tak, kryzys kubański, to zarówno chodzi o inwazję w Zatoce Świnie, jak i kryzys rakietowy, no i wreszcie 11 września. Powiedziałbym w ten sposób, każda organizacja, i to niezależnie od tego, czy to jest wywiad, czy to jest dyplomacja, popełnia błędy, tylko jedne potrafią przeanalizować i oddać historykom i analitykom swoje archiwa, żeby oni przejrzeli, co jest w strukturze, co powoduje, że dana organizacja popełnia błędy, i inni tego nie potrafią. My zakładamy, tak powiedziałbym, jak się obecnie mówi, defaultowo, że Rosjanie akurat na pewno nie będą tymi, którzy będą potrafić. No bo, prawda, to jest bolszewia, to oni nie są w stanie. Otóż ja uważam, że to znowu jest pomyłka. Ja nie wiem, jak służby rosyjskie działają, ale widziałem parokrotnie, jak funkcjonuje rosyjska dyplomacja. I ona potrafi wyciągać wnioski z własnych błędów. Ja, prawdę powiedziawszy, myślę, że młody narybek, który przyszedł na miejsce Wincenta, mógłby się uczyć od Rosjan wyciągania wniosku z własnych błędów. To ja może jeszcze troszeczkę podrążę, bo padło sformułowanie Witolda Jurasza, są koszty, ale generalnie to się opłaca. To ja Witolda Sokałę dopytam. A ja bym chciała jednak coś powiedzieć. To jeszcze pani Krystyna Kurczap-Rydlich na chwilkę, a potem wracamy do Witolda Sokały. Chciałam po pierwsze odnieść się do tego, co było powiedziane o znakomitej działalności na przykład CIA, jeśli idzie o penetrowanie Rosji, służb rosyjskich i tak dalej. Mam przed sobą książkę Dziedzictwo popiołów, historia Tima Weinera, gdzie czarno na białym jest pokazane, jak bardzo słaby był wywiad amerykański tuż przed upadkiem Związku Radzieckiego, jeśli chodzi o sprawy rosyjskie. Potem ten wywiad wcale się nie wzmocnił po 11 września, kiedy Putin, prawda, udostępnił, pierwszy zadzwonił do prezydenta amerykańskiego ze słowami współczucia i udostępnił bazy w Afganistanie dla działalności amerykańskiej. Ale to po pierwsze, a po drugie
Chciałabym, żebyśmy jednak skupili się trochę na Władimirze Putinie. Dlatego, że cały czas mówimy Rosja, 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 Rosja. Ale Rosją od 90. Putin to Rosja, pani Krystyno. Tak jest, oczywiście. Więc w związku z tym chciałam trochę przypomnieć, kim jest Władimir Putin. Władimir Putin w 1998 roku w lipcu został szefem FSB. I dlaczego został tym szefem FSB i jak to się stało? Stało się właśnie tak, że jedynym przypadkiem, który związuje prezydenta Jelcyna ze zbrodnią, jest zabójstwo Lwa Rochlina, generała Lwa Rochlina, który stał na czele puczu wojskowego zmierzającego wprost na Moskwę, który miał Był to pucz antyjelcynowski i Jelcynowi zależało na likwidacji Lwa Rochlina. Nie bardzo było wiadomo jak. Jego córka i Walentyn Umaszew, który potem został jej mężem, a był sekretarzem Jelcyna, podsunęli wtedy właśnie propozycję, że wykona to człowiek o zimnych oczach i zimnym sercu, czyli Władimir Putin, z którym już wtedy był przeniesiony z Petersburga do Moskwy. I został zabity Lew Rochlin. Zabójstwo przypisano jego żonie zupełnie, absolutnie bezsensownie. Tego samego dnia, kiedy dokonano zabójstwa, niedaleko znaleziono ciała zwęglone trzech mężczyzn i najprawdopodobniej byli to ci właśnie wykonawcy tegoż zabójstwa. Ale tak się właśnie złożyło, że tuż potem, dwa tygodnie później, zostaje Władimir Putin mianowany szefem FSB. Zostaje i wchodzi na Łubiankę. I cały rok 98 to jest rok panowania, rok, kiedy Putin zbiera wszelkie akty, zbiera wszelkie dowody, które zebrano przeciwko niemu, kiedy dokonywał nieprawdopodobnych spraw korupcyjnych i nie tylko malwersacji, ale także handlu narkotykami w Petersburgu. Wszystko to było wiadome, ale ponieważ jego celem był Kreml, on starał się usunąć wszystkich. Czyli genezą też tutaj działań rosyjskich służb jest pewnie jakaś forma osobowości Putina, do tego pani zmierza. Zaraz, ale ale to jeszcze trzeba jakoś udowodnić. I od tego momentu, kiedy Putin zostaje szefem FSB, zaczyna się po pierwsze operacja czeczeńska. Zostaje przygotowana operacja czeczeńska we wszystkich detalach. Oczywiście nie przygotowuje ją tylko Putin, ale także przy pomocy Bieriezowskiego, no i ludzi tam bezpośrednio Wołoszyna, sekretarza Jelcyna. Najmniej był w to wmontowany sam Jelcyn. I cała sprawa, to znaczy dojście Putina do władzy jest absolutnie związane z II wojną czeczeńską. I tutaj wypływa przygotowanie tej wojny. Przygotowanie tej wojny poprzez... uwagę pani Krystyno na czas. Poprzez... Ja rozumiem, że mnie pan zwraca uwagę, a innym nie. Rozumiem. Ale chwileczkę. Chciałam tylko powiedzieć, że całe to przygotowanie opierało się właśnie na całej serii zbrodni. Było to przygotowanie tej wojny i unicestwienie wszystkich, którzy dążyli do pokoju, na przykład Maschadowa, a wyniesienie na piedestał terrorysty Basajewa, który zresztą był współpracownikiem służb specjalnych rosyjskich. I wszystkie akty terrorystyczne, które potem wyniosły Putina do władzy, wysadzanie domów w Rosji w 99 roku, wszystko to było przygotowane bardzo dokładnie wtedy właśnie, kiedy Putin został szefem FSB. I tuż potem, kiedy został tym szefem FSB i został już prezydentem, następuje cała seria
otruć, które stosował do swoich, no właśnie do swoich wrogów. A weźmy pod uwagę także i to, że jego największy, jego promotor, jego szef z okresu, kiedy był wicemerem w Petersburgu. Skończył w hotelowym pokoju. W dość dobrze, ale skończył w hotelowym pokoju zatruty oparami, które unosiły się ale z żarówki. Ale pani Krystyno, przynajmniej jego córka robi piękną karierę celebrytki. Przepraszam, tutaj możemy się śmiać, ale cała istnieje co najmniej kilkanaście nazwisk ludzi otrutych w tym okresie właśnie między rokiem 98 a 2000, kiedy Putin dochodzi do władzy. Więc nie uogólniajmy tak, kiedy my mówimy służby specjalne Rosji i tak dalej, i tak dalej. Służby specjalne Rosji to przede wszystkim Putin od 98 roku i to, czym on taktycznie się posługiwał bardziej niż strategicznie, dlatego że jego celem było dojście na Kreml, było objęcie prezydentury, a potem usuwanie wszystkich tych, którzy mogli świadczyć przeciwko niemu, udowadniając jego i zbrodnie, i przestępstwa natury finansowej, ogromne przestępstwa z okresu, kiedy był wicemerem w Petersburgu. To ciekawa uwaga, a ja jeszcze na swoje usprawiedliwienie dodam, że moderator czasem musi być człowiekiem o zimnym sercu i zimnym rozumie, parafrazując pani słowa. Także stąd jakby tutaj... Ale nie zimnych oczach, jakie ma Putin. Mam pytanie do Witolda Sokały, żeby trochę w przód z tą naszą rozmową przeskoczyć. Ja się zastanawiam, bo tu mówiliśmy, że jest to pewien środek, te zabójstwa polityczne, pewien środek no, dla celów Federacji Rosyjskiej, a czasem, tak jak pani Krystyna mówiła, dla Władimira Putina osobistych. Ja się zastanawiam, czy ta skuteczność rosyjskich służb lub nieskuteczność, jak ona wpływa na Zachód. Czy Zachód jest w ogóle dobrze przygotowany na reagowanie na takie działania? Ja osobiście... bardzo się nad tym zastanawiam. Czy Rosjanie mają w Europie, no bo już nie mówię o Amerykanach nawet, przeciwników. I ponieważ tutaj Witold Jurasz, Witold Sokała bardzo się dobrze poruszają w tych kwestiach międzynarodowych, też o wiele pewniej niż w tych kwestiach związanych tylko ze służbami, to chciałbym obydwu panom zadać pytanie, jak Zachód reaguje na te działania rosyjskie, a jak powinien reagować? To najpierw Witold Sokała. Ja sądzę, że najkrócej odpowiadając na to pytanie, Zachód jest w dużej mierze bezradny. To wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, Zachód jest jednak systemem demokratycznym, a to znaczy, że na zachowania decydentów wpływa znacznie bardziej opinia publiczna niż eksperci. To jest słabość krajów demokratycznych ewidentna. Opinia publiczna sądzi po pozorach. Opinia publiczna podlega w dużej mierze jakimś własnym wytworzonym mitom niekompetencji, w jakimś stopniu celowej manipulacji w ramach walki informacyjnej rosyjskiej, celowego wywoływania pewnego obrazu i manipulowania opinią publiczną, a więc także w konsekwencji decydentami w sposób korzystny dla Rosji. I Zachód z tym mechanizmem sobie bardzo kiepsko radzi. Owszem, były czasy, kiedy decydenci bardziej opierali się na ekspertach i tych ekspertów znających i rozumiejących system władzy we wschodnim imperium, rozumiejących lepiej było słychać, to były czasy jeszcze komunizmu. Potem Rosja zaczęła być lekceważona i myślę, że eksperci rozumiejący Rosję na Zachodzie mają obecnie też trudniejszy dostęp do ucha sterników tamtejszych naw państwowych. A jest co rozumieć, bo ten system rosyjski faktycznie bardzo różni się od zachodniego i Zachód w dużej mierze sobie z tej różnicy nie zdaje sprawy. To jest między innymi to, co bardzo celnie przypomniała tutaj pani Krystyna, bo w ramach tej specjokracji, o której mówiliśmy z Vincentem, faktycznie jest tak, że ta ekipa kremlowska, ten Putin zbiorowy, że użyję określenia, które bardzo lubię, autorstwa Borysa Reitschustera bodajże, niemieckiego dziennikarza, jednego z tych ekspertów, którzy faktycznie rozumieją Rosję. Więc ten Putin zbiorowy nie działa już w interesie Federacji Rosyjskiej. I to się często Zachodowi nie mieści w głowie. Bo oni zakładają, że jednak politycy, owszem, coś tam sobie przytulą na boku, dbają o własną karierę, ale generalnie jednak pilnują, żeby nie podcinać gałęzi
gałęzi, na której siedzą. A więc polityk amerykański, brytyjski, czy francuski, czy włoski musi jednak dbać o to, żeby Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy te Włochy przykładowe jednak jakoś funkcjonowały, bo inaczej udziałowcy tego interesu, czyli obywatele, go rozliczą w najbliższych wyborach. W Rosji tak nie jest. W Rosji faktycznie, być może jeszcze jeśli w czasie pierwszej kadencji, to co mówił Witold Juracz, ta ekipa Putin, Gref i inni tacy młodzi liberałowie w cudzysłowie, faktycznie liczyli na modernizację tego kraju, tak na modłę stołypinowską, to potem zderzyli się z rzeczywistością, zobaczyli, że to jest trudne i uznali, że oni tak naprawdę jedyne, co mogą ugrać, to utrzymać swoją władzę, budować prywatne majątki i zapewnić sobie bezkarność. I to, co przypomniała teraz pani Krystyna, począwszy od zabójstwa generała Reklina, faktycznie człowieka, który jako szef chyba Komisji Obrony, o ile pamiętam, Dumy, w tamtych czasach budował faktycznie w armii opozycję bardzo groźną dla Putina. Poprzez całą tę niezwykle cyniczną operację zamachy w Wołgodońsku i cała operacja mordowania własnych obywateli de facto po to, żeby stworzyć grunt dla tej operacji czeczeńskiej u progu lat 2000. Poprzez wszystkie kolejne etapy to faktycznie służy nie dobru Federacji Rosyjskiej, tylko służy to dobru tej specjo-oligarchii związanej z Putinem, której Putin jest jakimś tam koordynatorem i eksponentem pewnie najbardziej. Zachód ma problem ze zrozumieniem tego, z odróżnieniem interesów tej kliki od interesów Federacji Rosyjskiej. Wydaje mu się, że jak proponuje coś, co obiektywnie byłoby dobre dla Rosji, to Kreml powinien w tę grę zagrać i przyjąć tę propozycję. A tak nie jest. I tutaj Zachód rozmija się zdecydowanie w swoim rozumieniu z realną treścią polityki, którą ta ekipa putinowska prowadzi. Skutek tego, jeżeli już przejdziemy do tego konkretu, który wywołałeś, czyli jak Zachód reaguje na te zabójstwa, Zachód jest częściowo bezradny, bo nakłada jakieś sankcje na przykład na Federację Rosyjską, niezbyt przekonujące zazwyczaj, które akurat po tej klice putinowskiej w większości spływają bez większego efektu, albo stara się przechodzić do porządku dziennego, bo wydaje mu się, że tak jest wygodnie, bo dzięki temu będzie mógł dalej robić dobre interesy z Rosją. To jest oczywiście polityka na bardzo krótkich i chwiejnych nóżkach. Natomiast ciekawe w zamknięciu tego wątku, chciałbym wrzucić następującą rzecz. Ciekawe jest to, co dzieje się w tej chwili wokół sprawy Nawalnego. Bo niezależnie od tego, o co tak naprawdę chodziło z Nawalnym, nie wiemy, czy to jest błąd, czy to jest celowa operacja dezinformacyjna, to skutek jest taki, że na Zachodzie, zwłaszcza w Niemczech, ale także we Francji, podniosły się głosy bardzo krytyczne w stosunku do Rosji, domagające się między innymi dogłębnego wyjaśnienia tej sprawy pod groźbą zakłócenia współpracy, przerwania współpracy związanej z Nord Stream 2. Ja się zastanawiam, szczerze mówiąc, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wrzucam je pod Państwa rozwagę. Zastanawiam się, ile jest w tym momencie, w tym realnej determinacji ze strony na przykład polityków niemieckich do tego, żeby dać Rosji wreszcie nauczkę i zmusić ją do zachowywania się w sposób cywilizowany, a ile jest po prostu skorzystania z okazji, żeby wytłumaczyć przed własną opinią publiczną to, że Nord Stream 2 i tak, przepraszam za dosadność, szlak trafia w obliczu niespodziewanie skutecznych sankcji amerykańskich nakładanych na różne firmy zaangażowane w to przedsięwzięcie. Bo to by była, przyznacie Państwo, logiczna konsekwencja. Rosja nie zrobiła w sprawie Nawalnego niczego, co by jakoś wyraźnie odbiegało krwawością, brutalnością, chamstwem od dotychczasowych zachowań Rosji. Porównując choćby to, o czym przypomniała pani Krystyna, prawdopodobne wysadzenie, jesteśmy o tym przekonani, że to była robota FSB, wysadzenie bloków mieszkalnych w Wołgodońsku. To była robota rosyjskich służb. Na to Zachód jakoś nie zareagował zerwaniem współpracy. Otruł Putin czy jego funkcjonariusze kilku ludzi, nie było reakcji. Nagle próba otrucia Nawalnego powoduje, że poważni politycy CDU-CSU mówią o tym, że trzeba będzie zawiesić projekt Nord Stream 2. Moje podejrzenie bardzo poważne jest takie, że oni wiedzą, że i tak trzeba będzie zawiesić i to się nie uda. Ale postanawiają upiec parę pieczeni na tym jednym ogniu i swoją porażkę w sprawie Nord Stream 2 prawdopodobną obrócić w sukces, żeby móc powiedzieć chociaż patrzcie, jak my dbamy o prawa człowieka i jak asertywną politykę prowadzimy wobec Rosji. Dziękuję. No, Wincent Sewerski, a potem Witold Juracz, bo widziałem już łapki w górę na naszym Skype'ie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo mimo tej tutaj pociągu, które jeżdżą nade mną. Ja bym
to starcie Rosji i świata zachodniego przy wykorzystaniu służb specjalnych, bo to jest jak gdyby no, jeden z ważniejszych elementów tej walki i tematu naszego spotkania, jest nieekwiwalentne w dzisiejszych czasach. To są zupełnie oba światy występują z zupełnie różnych pozycji i stosują zupełnie inne metody. Teraz to zobrazuję. Najlepszym przykładem, obrazem tego jest właśnie sprawa Skripala. Dlaczego? Otóż po sprawie Skripala państwa zachodnie solidarnie wydaliły około 250 rosyjskich szpiegów. Rosjanie zrobili dokładnie to samo. Wydalili z Moskwy 250 zachodnich szpiegów, co doprowadziło do paraliżu działalności wywiadowczej w Moskwie, która i tak nie jest łatwa. I tak jest ciężko prowadzić tam działalność. Mówiąc krótko, Zachód stracił w ten sposób ważne źródło zdobywania informacji, pracy wywiadowczej i tak dalej. To są bardzo proste efekty. To tak to po prostu działa. Natomiast dlaczego nie ma ekwiwalentności? Dzisiaj świat walki wywiadów i uprawiania polityki, wpływania na decyzje polityczne, które są istotne dla naszego funkcjonowania, odbywa się w dużym stopniu, o ile nie przede wszystkim, w świecie wirtualnym. W świecie, w którym można, poprzez działania w świecie wirtualnym, można kwestionować demokratyczne decyzje na Zachodzie. Można tak zhejtować demokratycznie wybranego burmistrza, że się sam poda do wyniku. Mówiąc krótko, ponieważ takie mam warunki, tutaj powiem tak. My możemy, my nie oni, mogą na nas wpływać, mogą działać poprzez swoje szeroko rozbudowane systemy botów, troli, fake newsów, kłamstw i tak dalej. Mogą wpływać na naszą politykę, na nasze decyzje. Ale my na nich nie. Dlatego, że u nich to nie działa. No ja spytam panie Wincencie o Bellingcat. O to, jak brutalnie Bellingcat no, publikuje kolejne szczegóły związane z rosyjskimi operacjami, włącznie z twarzami oficerów. I tak się zastanawiam, czy jednak Zachód jest tak zupełnie bezradny, bo jak się okazuje, pewne narzędzia są w jego rękach. Ja mówię, nie twierdzę, że Zachód jest zupełnie bezradny. Absolutnie nie. Podejmujemy swoje działania, mamy określone możliwości, ale dzisiaj ta walka nie jest ekwiwalentna. Dlatego, że my nie mamy możliwości nie tylko zdobywania informacji, ale wpływania na decyzje polityczne po drugiej stronie, tak jak oni mogą to robić u nas. I Brexit, i wiele wyborów, i w Stanach Zjednoczonych, i w wielu innych krajach możemy podejrzewać, jeżeli wiemy, jakimi metodami, jakie możliwości Rosjanie dzisiaj mają, jak to rozwinęli. W samej Polsce cała masa przecież jest portali jawnie promoskiewskich, które ludzie cytują i podają jako wiarygodne źródło informacji. Działalność inspiracyjna, ergo dezinform, znaczy dezinformacja, ergo inspiracja, jest ich absolutnie mistrzowską metodą działania i wpływania na politykę i uprawiania polityki od czasów dawnych carskich, bo to rozwinęli jeszcze dużo, dużo wcześniej, bo te służby zawsze to, co powiedział bodaj Witold. Tak, słabe państwo musi mieć potężne służby. Tak było zawsze w Rosji. Za Rosji carów też tak było. W przypadku Polski ta zasada się nie sprawdza chyba. Proszę? W przypadku Polski chyba się ta zasada nie sprawdza. Tak mi się wydaje. U nas wszystko musi być inaczej. Witold Jurasz też chciał się odnieść do tej kwestii. Tak, ja jeśli można, trzy króciutkie komentarze do tego, co mówili przedmówcy. Może najpierw a propos tego, co pani Krystyna Kurcza-Bredich mówiła o tym eliminowaniu umiarkowanych przywódców czeczeńskich. To jest właśnie bardzo charakterystyczne, że to umiarkowani byli likwidowani, a nie radykalni. Co do tych radykalnych, wręcz dochodziło do przypadków, w których oni opuszczali więzienia i nie mam na myśli opuszczali nogami do przodu
tylko je opuszczali, dlatego że na rękę Moskwie była radykalizacja. I proszę zwrócić uwagę, że jeżeli spojrzeć na wojnę czeczeńską, to ona zamieniła się z wojny, użyję takiego sformułowania troszeczkę z minionej epoki, narodowo-wyzwoleńczej, w wojnę dżihadystyczną, a teraz Czeczenia jest pod, jak się wydaje, pełną kontrolą najzwyczajniejszego w świecie kryminalisty, czyli Ramzana Kadyrowa. I to jest jakby pierwsze, czyli innymi słowy te zabójstwa były kierowane, ale one były kierowane w taki perwersyjny sposób, to znaczy usuwano tych, którzy na logikę byli tymi, z którymi się można było dogadać, dlatego że Moskwa się z nimi po prostu w ogóle nie chciała dogadać. To jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga to a propos tego poziomu taktycznego rosyjskiej polityki zagranicznej. Ja mam wrażenie, że Rosja w ogóle skupiona jest co do zasady na poziomie taktycznym, a nie na poziomie strategicznym. Przy czym to wcale nie oznacza słabości. Ja kiedyś, jako w ogóle bardzo, bardzo mało niski rangą dyplomata, miałem okazję spytać wiceministra spraw zagranicznych Rosji, pana Titowa, o to, czemu oni się tak skupiają na poziomie taktycznym, i on mi wytłumaczył. Mówi, dlatego że wy macie swoją wielką strategię, tylko nic nie robicie, żeby ją zoperacjonalizować, a my mamy 10 taktycznych, małych wygranych, które w efekcie zmieniają strategiczną sytuację. Ja mam wrażenie, że to tak a propos tego, co Piotr Maciążek mówił, że to się u nas nie sprawdza. U nas się nie musi sprawdzać. My jesteśmy taktycznie, strategicznie krajem, który osiągnął tak potężny sukces, szczególnie w ostatnich 5 latach, że w ogóle po co nam jakieś służby, że po prostu przy pomocy moralnej siły żeśmy już wygrali ze wszystkimi, dodajmy. I ostatnia uwaga, a propos tego, co z kolei mówił Witek Sokała o tym utożsamianiu interesów grupy panującej w Rosji z interesami całego państwa. No ja bym powiedział w ten sposób, że to zdarza się i w Polsce niektórym politykom, i to dodajmy z niejednej strony barykady, że tak utożsamiają swoje interesy z interesami państwa, ale pomijając już złośliwości, ja bym pociągnął ten wątek. Otóż Rosja bardzo często mówi o tym, że ona czuje się atakowana. I oczywiście my patrzymy, prawda, jedna brygada amerykańska u nas, sprzęt dla drugiej brygady, no to gdzie my atakujemy, jakim my jesteśmy zagrożeniem, prawda? No nie jesteśmy. To znaczy Ramzan Kadyrow jest w stanie na stadionie zebrać 3 razy więcej bajców niż Amerykanie przerzucili swoich żołnierzy na wschodnią flankę. Ale jeżeli pomyślimy o tym, że Rosjanie takiego, że rosyjskie elity utożsamiają swój własny interes z interesem państwa rosyjskiego, no to wtedy już może się okazać, że my tą Rosję rzeczywiście atakujemy. Dlatego, że my mówimy cały czas o demokracji, my cały czas mówimy o transparentności. No, co to jest transparentność? No, to jest zadawanie pytań elicie, skąd elita ma pieniądze. I być może jest tak, że skoro dochodzi do takiego połączenia tych dwóch elementów, to ta elita może być przekonana, że Rosja jest atakowana, no bo ona zakłada, że prawda, no, jej interesy są atakowane, to Rosja jest atakowana, a to z kolei prowadzi do tego, że oni są przekonani, że to, co my odbieramy jako atak, w ich perspektywie może w istocie być kontratakiem, mimo że my tak naprawdę przecież Rosji jako takiej nie szkodzimy. Mówię o tym dlatego, że warto czasami zastanowić się nad, ja pamiętam uczestniczyłem w takiej konferencji na temat Rosji, gdzie wypowiadała się pani z organizacji zwalczającej korupcję i powiedziała, że musimy Rosji pomóc zwalczać korupcję. No i ja zadałem wówczas pytanie, ale po co? Bo jakby korupcja raczej osłabia, w związku z tym nie uważam, że należy pomagać zwalczać korupcję w krajach nam nieżyczliwych, tylko należy raczej promować korupcję w krajach nam nieżyczliwych. No a po drugie, zwalczanie korupcji to już jest po prostu totalny atak na elity. No to jest po prostu w ogóle coś, co jest po prostu jak wypowiedzenie wojny, więc jakby nie dość, że wzmacniamy Rosję, to jeszcze ją prowokujemy, czyli jestem przeciwny zwalczaniu korupcji w Rosji słowem. Tyle ode mnie, nic nowego nie powiedziałem. Przepraszam, to było... Czy pani Krystyna chce zadać? Ja tylko chciałam zwrócić uwagę właśnie na powiązanie przyczyn i skutków działań Putina.
przyczyn głównie terrorystycznych. Weźmy pod uwagę, to znaczy tak, konieczne jest nieustanne poszukiwanie wroga po to, aby było z kim walczyć i wokół kogo jednoczyć naród. To jest oczywiste i to jest u nas przecież też to jest widoczne. Ale jak działał Putin? Putin działał tak, że poszukiwanie wroga było koniecznością utrwalania tego wroga. W pierwszych latach jego panowania, jego rządów, tym wrogiem nieustannie była Czeczenia. Ale dlaczego? Dlatego, że Czeczeni najpierw byli porywaczami i okazało się, że większość tych porwań była organizowana przez FSB, porywaczami dziennikarzy, porywaczami polityków, ale także terrorystami. Przypomnijmy jednak atak terrorystyczny na Dubrowkę podczas spektaklu Nord-Ost. Dlaczego on odbył się właśnie wtedy, w tych dniach 22 października 2002 roku? Dlatego, że 28 października 2002 roku w Kopenhadze miał się odbyć i odbył się Międzynarodowy Kongres Czeczeński, który był wspierany właśnie przez polityków amerykańskich, przez prezydenturę amerykańską, inspirowaną oczywiście przez Brzezińskiego i przez innych, brali w tym udział przedstawiciele ONZ-u, przedstawiciele Rady Europy i tak dalej. I jaki był cel tego zjazdu w Kopenhadze? Narysowania mapy pokojowej, która miała doprowadzić do zakończenia wojny w Czeczenii pokojowo, gdzie jeszcze wtedy żyjący prezydent Maschadow proponował, wystąpił z wieloma propozycjami łącznie z integracją Czeczenii z Rosją, czyli z rezygnacją tych niepodległościowych dążeń wcześniejszych z Putinem. Miało tam dojść do porozumienia, do wystąpienia zdecydowanie pokojowego ze strony prezydenta Czeczenii w stronę Rosji. Putin nie chciał do tego dopuścić i dlatego dzięki Basajewowi udało się zorganizować jeden z największych aktów terrorystycznych we współczesnej historii, w której zginęło około 200 osób, zagazowanych zresztą przez siły, przez służby specjalne. Ale na czele tej organizacji, która doprowadziła do tego aktu terrorystycznego, stał Basajew. I tak samo jak potem był Biesłan, który doskonale pamiętamy, ten Biesłan też miał doprowadzić do zmiany całej struktury władzy w Rosji, struktury władzy w prowincjach, która miała odebrać gubernatorom władzę i podporządkować ją Kremlowi, co się udało, utwierdzając cały naród rosyjski, że Czeczeni atakują, że wobec terroryzmu czeczeńskiego trzeba scentralizować władzę jeszcze bardziej. Więc to jest taktyka, która doprowadza stale, którą prowadzi stale Kreml w poszukiwaniu wroga. Potem mamy Syrię. Kiedy już nie było możliwości uczynienia z Czeczenów dalszych wrogów, znaleziono terroryzm islamski. Jeżeli prześledzić ten cały powstanie terroryzmu islamskiego, pozwolę sobie tutaj zareklamować swoją książkę Wowa Wołodia Władimir, Tajemnice Rosji Putina, gdzie dokładnie jest pokazane, jak bardzo służby specjalne i to od czasu, kiedy jeszcze wcześniej właściwie nim Putin stanął na czele FSB, jeszcze wcześniej organizowały ten terroryzm islamski, który stał się ten fundamentalizm islamski, który stał się podstawą terroryzmu. To nie są sprawy przypadkowe, to są sprawy inspirowane przez Kreml i to przez Kreml czasów Putina. Jeśli chodzi o Syrię, przecież celem ataku w 2015, celem wspierania Asada było nie tylko wsparcie dyktatora syryjskiego, co jest oczywiste ze strony Putina, ale także sianie chaosu poprzez emigrację, poprzez ucieczki z Syrii, ludzi spod bomb bombardowanych i tak dalej, Aleppo, wszystko wiadomo. I ta nawałnica
uciekinierów z Syrii miała doprowadzić do chaosu w Europie i doprowadziła. Więc tutaj nie można pomijać tego nieustannego działania Putina zmierzającego do totalnego siania terroryzmu, a poprzez terroryzm chaosu w Europie. Czas nam się kończy niestety, więc szybkie odpowiedzi od wszystkich Państwa jeszcze i zaczniemy od pana Wincenta Sewerskiego. Na ostatnie pytanie, takie wieńczące dyskusję, chociaż jest interesujące, ja bym jeszcze z 2 godziny przynajmniej podyskutował z Państwem. Czy sprawa Nawalnego cokolwiek zmieni? Bo mam wrażenie, że sprawa Skripala zmieniła dość krótkotrwało. Sytuacja zaczęła wracać szybko do normy pomiędzy Rosją i Zachodem. Jak będzie z Nawalnym? Bo to jest jednak, jeżeli chodzi o naszą dyskusję, najświeższy przykład tego, o czym dyskutujemy. Tak, moja odpowiedź będzie bardzo krótka. Nic nie zmieni. Nic nie zmieni. Koniec. Koniec. To za chwilę uzyskam 4 takie same odpowiedzi i tym poetycko zakończymy dyskusję. Proszę bardzo, kto następny? Zgadzam się dlatego, że Zachód nieustannie będzie dalej kontynuował swoją linię słabości wobec Kremla. A poza tym jest w tej chwili zajęty bardzo silnie swoimi sprawami. Ta sprawa nie zmieni nic, bo tylko Kreml idzie prostą drogą, drogą chaosu, zła i tak dalej, jest skupiony na sianiu, na dezorganizowaniu świata. Pozostali liderzy mają inne cele. Inna sprawa, czy Nawalny by się Polsce opłacał jako reformator, no bo jak mówił Witold Jurasz, trzeba podtrzymywać korupcję w Federacji Rosyjskiej, więc jakiekolwiek formy jej poprawy jej działania i funkcjonowania mogą być problematyczne. Są i tak niemożliwe. Jaki kolor ma Rosja, to jest absolutnie znaczenie, czy ona jest biała, czerwona, różowa, czy jaka tam. Dopóki ma swoje interesy, będzie je realizować. No pewnie dlatego Piłsudski nie wsparł białych kosztem czerwonych. Witold Jurasz, czy sprawa Nawalnego coś zmieni? No, ciekaw jestem, czy zachowamy jednomyślność, bo Witold jako doskonały komentator życia międzynarodowego z reguły ma inne zdanie niż wszyscy. Nie, jak trzeba to mam, ale ja mam często inne zdanie, bo mam wrażenie, że my myślimy w sposób magiczny, romantyczny, a tu na szczęście spotkali się realiści. W związku z tym obawiam się, że powtórzę to, co Wincent Sewerski powiedział i z tym zgodziła się pani Krystyna Kurcza-Bredlich. Nic to nie zmieni, ale dodam, że niedawno uczestniczyłem w takim webinarze, gdzie zastanawiano się intensywnie na temat tego, czy Nord Stream 2 padnie z powodu Nawalnego i czy nie padnie również pomysły Macrona na takie nowe DTNT, ale według przepisu Macrona, a nie według przepisu, powiedzmy, Angeli Merkel z Rosją. No i wówczas powiedziałem, że pomysły Macrona upadły, bo Merkel ich nie przyjęła, a nie dlatego, że prawda, że Nawalny ma więcej takie znaczenie jak Khashoggi, czyli żadne. Ja bym tylko jedno słowo polemiki do tego, co powiedziała pani Krystyna Kurcza-Bredlich, bo pani powiedziała, że no, Zachód jest skupiony na realizacji swoich interesów i że to jest słabość. Ja nie jestem przekonany, że to jest słabość, ja bym powiedział, że to jest raczej siła. I ja bym sobie bardzo życzył, żebyśmy my potrafili prowadzić amoralną politykę zagraniczną, która byłaby zgodna z naszymi interesami, bo na razie z prowadzenia moralnej polityki zagranicznej to nam głównie historycznie klęski wychodzą. I to byłoby jedyny punkt, w którym mam troszeczkę jakby inne spojrzenie. Także nie może zmienić, bo no to jeszcze Stany Zjednoczone.
To ja zgadzając się ze wszystkimi powiem tak, nic nie zmieni, owszem, na pewno nie na poziomie strategicznym i w relacjach z Zachodem, natomiast żeby wnieść jakiś taki nowy, trochę żartobliwy, ale nie do końca wątek na końcu, może zmienić na poziomie taktycznym. To znaczy, jeżeli rosyjskie służby dobrze to rozegrają, to w osobie Nawalnego mogą otworzyć sobie furtkę do nowej, ciekawej operacji specjalnej na Zachodzie, na przykład do czegoś, co się czasem nazywa plastrem miodu, czyli zainstalować tamtego Nawalnego, uwiarygodnianego i rozreklamowanego w oczach zachodniej opinii publicznej, jako taki punkt, do którego będą lgnęli różni aktywiści zachodni, także zachodnie służby specjalne, a tam już instalując fachowców w jego otoczeniu, będzie można sobie to dobrze rozgrywać. I to jest jeden element, który być może będzie w przyszłości przy dobrym rozegraniu rosyjską przewagą i rosyjską korzyścią z całego tego zamieszania. Natomiast chciałbym dorzucić tutaj jeszcze jeden aspekt też na koniec. Mówił Wincent Sewerski o tym, że my, Zachód, mamy bardzo ograniczone możliwości wpływania na to, co dzieje się w Rosji. Ja pragnąłbym przypomnieć, że w dzisiejszych czasach trzeba patrzeć na kwestie omawiane dzisiaj nie tylko jako na grę Zachód-Rosja, ale uwzględnić jeszcze jeden ważny czynnik, który się nazywa Chiny. Otóż to jest kraj o również bardzo wysokiej kulturze strategicznej, o również bardzo dobrych i mających głęboką, wieluchsetletnią tradycję profesjonalnych służb specjalnych. W związku z tym nie jestem wcale przekonany, że za częścią dzisiejszych działań tej skorumpowanej do cna elity kremlowskiej i cynicznej nie stoją na przykład zakulisowe wpływy chińskie, to znaczy, że część działań, także nieudanych pozornie działań rosyjskich służb specjalnych na zewnątrz, to nie jest skutek chińskiej inspiracji i chińskiej długofalowej gry o to, żeby kiedy już ten dobiegający 70-tki, przecież Putin wreszcie umrze, żeby zainstalować na jego miejsce ekipę znacznie bardziej spolegliwą i znacznie łatwiejszą do sterowania z punktu widzenia Pekinu. Także tego aspektu, myślę, nie powinniśmy tracić z oczu, rozmawiając o różnych rosyjskich operacjach specjalnych i o rosyjskich relacjach z Zachodem. Dziękuję. Tak, proszę. Mikrofon jest, trzeba włączyć mikrofon. Dlatego wszystkie wywiady świata dzisiaj już na dobrą sprawę nie zastanawiają się, co Putin myśli, co zrobi, co by zrobił. Wszystkie wywiady zastanawiają się, co będzie po Putinie. Jak będzie wyglądać Rosja, kiedy Putina nie będzie. I to jest najważniejsze pytanie, jakie możemy sobie dzisiaj postawić. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że wiadomości z Kremla są kiepskie dla Putina. Podobno jest chory, podobno ma kłopoty, nawet rakowe. Oczywiście to wszystko to naprawdę są plotki. I tego naprawdę nie stwierdziłam osobiście. Ale Putin tak długo będzie się trzymał władzy, jak długo będzie mógł, dlatego że każde odstępstwo, pierwszy moment, kiedy Putin jest pozbawiony immunitetu, stawia go przed sądami światowymi i jako przestępcę, jako inspiratora ludobójstwa, nie tylko w Czeczenii, ale przede wszystkim w Czeczenii, a po drugie, no na pewno uaktywniłyby się i sądy rosyjskie. Jeszcze Witold Jurasz chyba chciał coś powiedzieć. Tak, jeśli można, a propos jeszcze Rosji, podzielę się z Państwem i ze słuchaczami taką anegdotą, którą opowiadał mi mój ojciec, i to trochę zabrzmi dziwnie, jeżeli powiem, że mój ojciec się spotkał z Aleksandrem Kiereńskim, ostatnim premierem Rosji, jeszcze nie bolszewickiej, ale Kiereński żył bardzo długo. I otóż mój ojciec jako bardzo młody dyplomata w Stanach Zjednoczonych zarabiał kiepsko, bo polscy dyplomaci zawsze kiepsko zarabiali. No i kupował końcówki materiałów, z których mówimy o roku 60-61, końcówki materiałów od polskich Żydów, którzy prowadzili interesy w Stanach, i z tych materiałów szył sobie garnitury. No i kiedyś jeden z tych polskich Żydów zadał mu pytanie: ojcu, czy ojciec miałby ochotę poznać Aleksandra Kiereńskiego, bo Kiereński miał akurat ochronę składającą się z rosyjskich dla odmiany
Żydów. No i ojciec rzeczywiście złożył taką wizytę Aleksandrowi Kierńskiemu, który wówczas był już panem chyba po 80, na wózku inwalidzkim przykrytym takim pledem. No i Kierński zaczął mówić, że prawda, Bucharin to taki owaki, Lenin taki owaki, Trocki taki owaki. I nagle mówi, no a Stalin, no to to jest wielki przywódca. I mój ojciec, który był z takiego pokolenia polskiego października, był takim radykalnym działaczem studenckim w październiku 1956 roku, zdębiał po prostu, że można wychwalać, że Kierński wychwala Stalina, prawda? I to była rzecz, która zrobiła na ojcu potężne wrażenie, a na szefie mojego ojca zrobiło wrażenie, że mój ojciec był tak głupi, że poszedł jako perelowski dyplomata spotkać się z Kierńskim i zakazał mu opowiadać tę historię przez kolejnych 20 lat, po czym, kiedy już mój ojciec sobie pozwolił opowiedzieć tę historię, to się okazało, że towarzysze w Moskwie mieli dokładnie zapis tego spotkania i powiedzieli, że tak, rzeczywiście wiernie tutaj opowiadacie o tym spotkaniu. Także a no. jeśli można jeszcze tylko, ponieważ został wspomniany Trocki, to chciałam powiedzieć, że atak na Nawalnego nastąpił dokładnie w dzień śmierci, w dzień zaatakowania Trockiego, oczywiście. Muszę powiedzieć, że nie tylko Rosjanie potrafią w daty, bo rekordowa kara 29 miliardów złotych nałożona przez polski organ antymonopolowy na Nord Stream 2 urodziny 17 września. Nałożona, więc proszę Państwa, dziękuję bardzo za dyskusję. Podsumuję ją w dwóch zdaniach. No przede wszystkim, że nic się nie zmieni i tutaj czterech realistów się spotkało, no i trochę szkoda, ale pewnie tak będzie. No a po drugie, że działania Rosjan no, powodują pewne koszty, ale generalnie się to opłaca. Ale moim zdaniem opłaca się również o tym dyskutować i bardzo dziękuję za tą dyskusję ciekawą. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w takim gronie będziemy mogli o tych sprawach porozmawiać. Dziękuję za zaproszenie też Nowej Konfederacji. No i cóż, wszystkiego dobrego. Dziękuję.